Naszym gościem jest Grzegorz Myćka, znakomity poznański grafik, którego twórczość śledzę od lat, który ma teraz swoją bardzo fajną zresztą wystawę w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Twórczość twoją śledzę od czasów targów sztuki, już nie pamiętam ile to lat, 10 chyba, albo 8? 10. To były targi sztuki organizowane jeszcze przez uczelnię artystyczną UAP, które odbywały się w Starej Gazowni, jeszcze tak się nazywało to tam w okolicach rzeki Warty. A teraz znajdujemy się w Centrum Kultury Zamek, gdzie też pracuję, prowadzę pracownię grafiki, gdzie uczę pasjonatów sztuki posługiwania się technikami artystycznymi typu sitodruk, typu linoryt i rozmaite techniki eksperymentalne. A tutaj pokazuję swoje prace właśnie w ramach współpracy z zamkiem, ponieważ jest to cykl ekspozycji, które prezentują dokonania instruktorów prowadzących pracownię. Ja takim jestem też instruktorem, więc nazwę też okolej na mnie. I pokazuję swoje prace, które realizowałem w ciągu ostatnich 2, 3, 4 lat, będące swoistym komentarzem dotyczącym otaczającej mnie rzeczywistości, dalszej lub bliższej, też takiej delikatnej sfery prywatnej, w takiej bardzo powiedzmy estetycznej formie, bo to jest głównie czerń i biel, czasami z lekkim akcentem kolorystycznym. I co istotne, jest tutaj też położony aspekt czy nacisk na kwestię szkicowości, czy takiego procesu będącego, stojącego za całą pracą, ponieważ są też gabloty, gdzie można przyjrzeć się temu, jak te wszystkie realizacje wyglądały, czy niektóre z nich, czy nawet te, których tutaj nie ma, wyglądały zanim jeszcze przeszły, czy stały się grafikami, czy ilustracjami gotowymi. Są szkice, są wycinki z moich jakichś tam prywatnych notatek, są takie fazy początkowe, są pomysły, są zarysy, koncepcje i to wszystko da taki pełny obraz całości mnie jako twórcy, ponieważ staram się, żeby też te moje prace były lapidarnie przygotowane, żeby były, jak to sobie ładnie nazywam, brzydkie, ale w taki przyjemny sposób i żeby ich forma dosadnie opisywała pewien problem, taki skrótowy, czy jakiś tam uproszczony, syntezowany, w syntezowanym kierunku. Więc ta wystawa jako całość, też nosi tytuł, to nie jest śmieszne, a może jest. Bo do końca nie wiadomo, czy te zagadnienia należy traktować poważnie, czy to są jakieś dowcipy, czy żarty. Więc sam odbiorcę do tego zapraszam, żeby przyszedł, zobaczył, zastanowił się, może się pośmiał, może trochę się jakoś nad tym zreflektował, o czym mówię. Jest dużo dowcipu, jest też trochę goryczy i przede wszystkim mam nadzieję, że trochę humoru. Tematyka wojenna także pojawia się, świat artystyczny także zareagował na to, czy reaguje na to, co dzieje się na Ukrainie. Ty także takie prace tu masz, może przejdźmy do oczek? Tak, zaprezentuję, ponieważ tutaj cały cykl prac, które realizowałem między innymi w odpowiedzi na agresję Rosji w Ukrainie. To są wtedy prace, czyli toleruję tylko bomby kaloryczne, które to powstało jako nagła reakcja na początek wojny, która akurat ją wykonałem w dzień tłusty czwartek. I taki mój, powiedzmy, sposób na przedstawienie tego, że tego dnia nie powinniśmy się przejmować niczym innym niż tylko tym, żeby nadmierna ilość kalorii nas nie prześladowała. Jednocześnie obok tego potem to było prezentowane na wystawie Kultura przeciw wojnie, też w Poznaniu w Starym Browarze, powstała ta praca, czyli Plac Zabaw, gdzie widać postać, która ślizga się niczym na ślizgawce, ale tą ślizgawką czy zjeżdżalnią jest dawny pocisk czy bomba, która wylądowała i nie zdążyła wybuchnąć. Jest też ta praca, czyli czołg, który wywalił się w domyśle na skórce od banana, która też zdobyła Grand Prix na międzynarodowej wystawie Satyrką w Legnicy w tym roku. No i staram się, żeby te prace poważne sprawy opisywały z lekkim dystansem, aczkolwiek zachowując powagę należytą danej sytuacji. Dlatego też jest też inna tutaj sytuacja, praca SOS, która dotyczy problemu łamania praw człowieka, szczególnie w kontekście praw kobiet na Bliskim Wschodzie. SOS, czyli zapisany kodem Morsa, trzy litery SOS, które też wpisują się w kształt ubrania kobiety, w kształt ubrania burki, które pokazuje, jak te kobiety w obecnym momencie nie mają głosu, czy starają się ten głos jakoś ukrycie przekazać. Tutaj jeszcze jest taka osobna sala, gdzie podzieliłem te prace też na delikatne sekcje. Akurat ta dotyczy napojów i centralnym punktem tej ściany jest grafika pokazująca, właściwie to jest mój pies,
taka tautologia, bo to jest pies, który pije kawę. Mój pies nazywa się Kawa, stąd jest ten dowcip. W otoczeniu różnych takich dowcipnych, mniej lub bardziej komentarze z ubiegłych lat. To jest na przykład rzecz, która powstała jako pretekst, czy jako odpowiedź na konkurs realizowany w moim rodzinnym mieście, czyli w Zielonej Górze, konkurs na plakat winograniowy, czyli postać, która ma w ustach, czy przy ustach kształt wina w kieliszku. Wystawa jest czynna od 7 do 20 grudnia w Centrum Kultury Zamek w Laboratorium. Można ją zwiedzać w godzinach od 12 do 20. Serdecznie zapraszam.